Klimat w Bieszczadzie tworzą przede wszystkim ludzie. Dla wielu z nich Bieszczady stały się Mekką upragnionej wolności. Romana Dobrowolskiego spotkałem w Ustrzykach Górnych, niewielkiej bieszczadzkiej osadzie wciśniętej pomiędzy najwyższe szczyty gór. Od razu zwrócił moją uwagę. Niedopięta czerwona koszula, do tego gitara, wytarty śpiewnik i garstka przyjaciół. Na zaprezentowanie przed naszą kamerą swojej twórczości nie trzeba było go długo namawiać. Stawiłeś sobie tam? Dobrze już? Zaraz do was przyjdę. Skoczę tylko do strumyka umyć głowę, powiedział pospiesznie Romek. Chwilę później siedzieliśmy przy browarze w knajpie u Lacha. Ja o drogę się nie pytam, bo nieważne dla mnie czas. Nie zapłądzę, bo nie mogę, domu nie mam już sola. Grosza nie mam i nie będę nigdy swego domu miał, ale zawsze robił będę to, co tylko będę chciał. Nie, nie, nie przejmuj się, nikt ci drogi nie zastąpi, nie. Nie, nie, nie przejmuj się, nikt ci krzywdy nie wyrządzi, nie. Ojciec umarł, matka chora, a ja znów zostałem sam. A ludziska się dziwują, że na chleb zarabiam sam. Grosza nie mam i nie będę nigdy swego domu miał, ale zawsze robił będę to, co tylko będę chciał. Nie, nie przejmuj się, nikt ci drogi nie zastąpi, nie. Nie, nie, nie przejmuj się, nikt ci krzywdy nie wyrządzi, nie. Jakiś drab kamieniem cisnął za mną jak za jakimś dzem, a ludziska wokół myślą, co tu znowu ukraść chcę. Grosza nie ma i nie będę nigdy swego domu miał, ale zawsze robił będę to, co tylko będę chciał. Nie, nie, nie przejmuj się, nikt ci drogi nie zastąpi, nie. Nie, nie, nie przejmuj się, nikt ci krzywdy nie wyrządzi, nie. Nasi bracia w Nowym Jorku umierają, czując ból zielonego narkotyku, co wśród dzikich rośnie ból. Grosza nie mam i nie będę nigdy swego domu miał, ale zawsze robił będę to, co tylko będę chciał. Nie, nie, nie przejmuj się, nikt ci drogi nie zastąpi, nie. Nie, nie, nie przejmuj się, nikt ci krzywdy nie wyrządzi, nie. My hipisi, narkomani, przeżyjemy cały świat i przejdziemy do historii jako młody, bujny kwiat. Grosza nie mam i nie będę nigdy swego domu miał, ale zawsze robił będę to, co tylko będę chciał. Nie, nie, nie przejmuj się, nikt ci drogi nie zastąpi, nie. Nie, nie, nie przejmuj się, droga sama zaprowadzi cię. Pociąg w jedną stronę wiezie cenne drewno, w drugą nadzieję, tchnienie życia i perspektywy rozwoju. Życie wróciło w Bieszczady. Przynieśli je na swych kilofach w ciężkim trudzie ochotnicy z chówców pracy. To była naprawdę dobra robota.
Maszynista uruchomił już maszynę. Czarny palacz palenisko sypie koks. Tak powiedział palaczowi do ust znowuż. Chcę uzyskać parowozu pełną moc. Parowozik stał do drogi już gotowy. I z zaworów dolatywał pary świst. Uruchomił więc komputer pokładowy. Tak się rozległ parowozu długi gwizd. Więc panowie proszę wsiadać, drzwi zamykać. Panie również, jeśli macie na to chęć. W wagonikach dobrze sobie jest pobrykać. Można przy tym zrobić dużo ładnych zdjęć. Już się kręcą małe koła parowozu, a mimo śródką tym nadawał ruch. A konduktor krzyczał z wagonika progu: hej, podróżni, proszę nie wychylać łbów. Wąskie tory, wąskie tory, wąskie tory. Wielkie moce mała ciuchcia w sobie ma. Przejechała po tych torach kawał spory i z impetem wielkim naprzód dziarsko gna. Wąskie tory, wąskie tory, wąskie tory. Czarna ciuchcia jest na torach od 100 lat. Maszynista ostro daje jej w zabory. Małe kółka chodzą tak, 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 pod wagonów dolatywał stukot kół. Pędził wąskim torem ostro jak szalony. Parowozik ryczał niczym stary wół. Ale jadąc górę musiał nieco zwolnić. Maszynista swym instynktem to już czuł. Hej, łopatę jeszcze jedną koksu dorzuć. A nasz pociąg będzie jeszcze prędzej pruł. Wiele dziewcząt jedzie w wagonikach ślicznych. Parowozik mały ostro z nimi gna. Jest tam również wiele koni mechanicznych. Takie konie to działają na 102. Niepotrzebny takim koniom żaden obiez. One w palenisko wolą wpychać koks. A ty się, dziewczyno, już niedługo dowiesz. Konie pchają, przecież mają przepotężną moc. Wąskie tory, wąskie tory, wąskie tory. Wielkie moce mała ciuchcia w sobie ma. Przejechała po tych torach kawał spory i z impetem wielkim naprzód dziarsko gna. Wąskie tory, wąskie tory, wąskie tory. Czarna ciuchcia jest na torach od 100 lat. Maszynista ostro daje jej w zapory. Małe kółka chodzą tak, 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 tak. Pociąg raczej jechał gdzieś bez celu, a nad składem biały długi dym się snuł. Więc powiedział dróżnikowi: wajchę przełóż, polecimy innym torem ostro w dół. Wąskie tory, wąskie tory, wąskie tory. Parowozik, wagoniki ciągnął 2. W wagonikach tych jechały zakapiory. Zakapiory zakrapiały czym się da. Wąskie tory, wąskie tory, wąskie tory. Pociąg prędkość złapał taką, że aż strach. W wagonikach to aż trzęsły się bufory. A w dodatku niezłe spary były w drzwiach.
Mały pociąg właśnie wjechał do tunelu i z prędkością światła w mrok tunelu wpadł. A ten tunel ten to miał głęboką czeluść. Za tunelem czeka inny lepszy świat. Za tunelem czeka inny lepszy świat. Za tunelem czeka inny lepszy świat.